Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Książki pełne historii, cyklu organizowanego przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Mam przyjemność gościć autora książki Rzeczywistość równoległa, długi podtytuł Plany dotyczące wprowadzenia w Polsce w latach 1987-1989 stanu wyjątkowego na tle rozmów rządzących z opozycją, pan doktora Piotra Haca, zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie Podwarszawskim. Witam pana, witam państwa. Serdecznie dziękuję za przybycie, bo domyślam się, że rzeczywiście wszyscy jesteśmy albo po swoich pracach, albo w pracy, tak? Ale no, to miło jest, naprawdę dziękuję za zaproszenie. Ciekawy tytuł, przyciągający uwagę, Rzeczywistość równoległa, o jakiej równoległej rzeczywistości jest to książka? Jakie to rzeczywistości miały miejsce wówczas? Przede wszystkim koncentruję się na dwóch, tak? Bo jakby odchodząc poza wątek filozoficzny, ale skoncentrowałem się, tak, w tej publikacji na czymś, co jest mało znane, bo nie można powiedzieć, że w ogóle nieznane, jest mało znane. Jest to ewidentnie pierwsza monografia w całości poświęcona temu zagadnieniu. Natomiast no, chodzi o kwestię przygotowań państwa PRL-u, tak, i władz ludowych do hipotetycznego wprowadzenia stanu wyjątkowego w latach, które mamy w tym podtytule. Drugą rzeczywistością, o której można wspomnieć, ona również wynika z podtytułu, jest to, że jakby równolegle toczyły się, no wiadome, tak, ogólnie znane. Tu nie mamy chyba czasu, żeby wszystko opowiadać, natomiast rzeczywiście drugą rzeczywistością równoległą jest prowadzenie rozmów rządzących z opozycją, które też wiadomo, jak się skończyły. I teraz ta moja publikacja dotyczy tej pierwszej rzeczywistości, nazwijmy to, w których prowadzono te plany. Również wiemy, jak ten wątek się skończył. Stanu wyjątkowego nie wprowadzono, tak? Natomiast później być może będzie okazja jeszcze wypowiedzieć się na temat tego, jakie by były hipotetyczne skutki i powiedzmy na trudności badawcze, które natrafiłem, bo powtórzę, no nie jestem pierwszym autorem, który z tym tematem się spotkał, ale z racji troszeczkę, drodzy Państwo, doświadczeń zawodowych, czyli związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego. Ja jestem byłym policjantem, inspektorem w stanie spoczynku i aktualnie nauczycielem akademickim, no, w szkole, która kiedyś nazywała się tak Akademia Obrony Narodowej, teraz Akademią Sztuki Wojennej, więc po prostu ta tematyka stosowania stanów nadzwyczajnych w ogóle jest dla mnie interesująca. Trzeba stwierdzić, że to jest temat aktualny. Ostatni stan wyjątkowy w Polsce mieliśmy 2 lata temu, więc pod kątem badawczym cały czas, no, trzeba na to zwracać uwagę, tak? Ciekawa kwestia, że ujawnił pan, jako kto pracował, bo tak już pewnie większość obstawiała wojskówkę szeroko rozumianą, czyli co najmniej SKW lub SWW, chociaż SWW nie jest czystą formacją wojskową tak naprawdę, tylko służbą cywilną, która w jakimś sensie dla wojska pracuje, ale to jest inna sprawa. No dobrze, bo to rzeczywiście pojawia się w różnych kwestiach, się pojawiało w różnych też w publicystyce politycznej, w eseistyce historycznej. To jest rzeczywiście pierwsza monografia, która szczegółowo wyczerpuje ten temat. Fakt, że taki stan wojenny był zakładany, przewidywany, czyli nie jest to fikcja, nie jest to kaczka dziennikarska, tylko takie próby zostały podjęte. Tak, panie doktorze? Plany były przygotowywane. Ja pozwolę sobie szerzej rozwinąć właśnie jeden z głównych problemów badawczych, który tutaj można napotkać. Jedno tylko sprostowanie. Ewidentnie, ja zaznaczam to we wstępie, trzeba pamiętać, że jest to, no, pierwsza monografia. Ja po prostu się zdecydowałem na jej wydanie i dziękuję zresztą wydawnictwu i recenzentom, między innymi panu profesorowi Dudkowi czy panu doktorowi Zwiernikowi, na to, że zgodzili się z moją opinią, że na tym etapie badań dobrze by było
wydać tego typu monografię, natomiast mam nadzieję, że temat będzie znacznie rozszerzony. Praca jest oparta o dokumenty resortu spraw wewnętrznych i sił zbrojnych PRL-u. Natomiast no, chociażby, ja się nie zdecydowałem z różnych względów na to, ale chociażby różnego rodzaju, wydaje mi się, że pojawią się relacje, mam nadzieję, liczę na to, relacje osób, które były zaangażowane. Oczywiście nie będziemy już mieli relacji kluczowych osób, od których zależałoby podjęcie decyzji. I teraz kwestia tego, czy ten plan, czy ten stan wyjątkowy byłby wprowadzony, zależny jest, drodzy Państwo, od, w mojej ocenie oczywiście, ale zależny od zobaczenia różnicy, w mojej opinii podstawowej, między stanem wojennym z 1981 roku, a stanem wyjątkowym, który hipotetycznie byłby wprowadzony w oparciu o ustawę z 1983 roku. To jest element prawny, który wydaje się, że najbardziej by różnił te dwa stany nadzwyczajne od siebie. I ta konstatacja sprowadza się do tego, że w praktyce stan wojenny z 1981 roku, w bardzo telegraficznym skrócie oczywiście, ale został wprowadzony, wiemy wszyscy, bo przecież mamy tutaj na pewno osoby i na sali, i tutaj wśród nas, które tą problematykę znają, ale wiemy, że można by powiedzieć kuriozalnie resort spraw wewnętrznych i siły zbrojne PRL 13 grudnia 1981 roku podjęły działania, będąc doskonale przygotowanymi do tego, co w prawie pojawiło się, już nie chcę iść w wątku legalizacji, ale pojawiło się, można powiedzieć, w nocy z 12 na 13 grudnia. Teoretycznie, tak? Natomiast po 1983 roku, po uchwaleniu ustawy o stanie wyjątkowym, która jeszcze wprowadzała kwestie związane z hipotetycznym wprowadzeniem stanu wyjątkowego również w czasie klęski żywiołowej, trzeba pamiętać, że mówimy o ustawie, która obowiązywała do 2002 roku w polskim systemie prawnym. Gdybyśmy w 1997 roku podczas powodzi słynnej mieli wprowadzony stan klęski żywiołowej, między innymi na podstawie tej ustawy byłby wprowadzony. I teraz wydaje mi się, ja się z tym napotkałem, główny problem dla badacza jest taki, co może świadczyć o tym, że pewne działania państwa, władz publicznych były rutynowe. Bo jeżeli pojawia się w obrocie prawnym ustawa o stanie wyjątkowym, to możemy przyjąć, że władze publiczne powinny być zobligowane do prowadzenia pewnych przygotowań. Jest to stan zupełnie inny niż grudzień 81, gdzie teoretycznie nie było żadnych podstaw prawnych, a te przygotowania były prowadzone ponad półtora roku. I teraz tutaj jest taki clue odpowiedzi na hipotetyczne pytanie, próbuję na nie odpowiedzieć oczywiście w publikacji, czy w ogóle mogło dojść do wprowadzenia tego stanu wyjątkowego, bo władza przygotowywała się. Odpowiedź na to, czy były to działania rutynowe, takie jakie każde państwo łącznie z naszym dzisiaj przyjmuje, przygotowuje się do wprowadzenia regulacji nadzwyczajnych, a tym, czy rzeczywiście były prowadzone prace związane z przygotowaniem już konkretnej decyzji, to jest największa trudność badacza. I tutaj pojawiają się pewne sygnały, próbuję je opisać w tej publikacji. No, najbardziej znanym z takich sygnałów jest oczywiście i szeroko opisaną już wcześniej, czyli decyzja generała Kiszczaka z 29 kwietnia 1988 roku o przygotowaniach do hipotetycznego wprowadzenia stanu wyjątkowego. Natomiast no, wydaje się, że starałem się jakby podkreślić również cały tok wcześniej nie przedstawiany powstawania tej decyzji, bo udało się do takich dokumentów dotrzeć wcześniej niepublikowanych, jak również no, dużo światła dały tutaj dokumenty wojskowe ze szczególnym nastawieniem na sierpień 1988 roku. Zaraz powrócimy do tej decyzji generała Czesława Kiszczaka, czym ona była motywowana, z czego wynikała, ale tutaj poruszył pan doktor bardzo ważny aspekt, to znaczy aspekt Korpusu
źródeł, archiwów, tego wszystkiego, co o tym okresie możemy wiedzieć. Istnieje znowu wśród wielu historyków taka obiegowa opinia, czy była taka obiegowa opinia wśród historyków i dziennikarzy, że no, dokumenty z tego późnego okresu były w sposób systematycznie niszczone. Zresztą to też była taka historia, która się wiązała, o czym też publikowano książki w Instytucie Pamięci Narodowej, przede wszystkim Koniec Imperium MSW, z niszczeniem dokumentów. Czy rzeczywiście jakieś dokumenty się zachowały? Czy trafił pan na nie celowo ich poszukując, czy przypadkiem? Bo czasami jest tak, że niektóre dokumenty są gdzie indziej schowane. Szuka się je trochę pod innym zakresem tematycznym, czy pod innymi sygnaturami. Tutaj przydały się prace, które ja prowadziłem w ramach swojego doktoratu. On był skoncentrowany na działaniach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w stanie wyjątkowym, obronionej na Akademii Sztuki Wojennej w 2019 roku. I można by tak humorystycznie zaznaczyć, że to, co mamy w tej książce, jest troszeczkę rzeczywistością równoległą do tego doktoratu, czyli przygotowując się do niego, ja jeden z rozdziałów poświęciłem, zresztą to jest już publikacja też wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej, ale jeden z rozdziałów poświęciłem aspektom historycznym, tak, wprowadzania w Polsce stanu wyjątkowego i napotkawszy oczywiście w publikacjach chociażby pana profesora Dudka na różnego rodzaju ślady, zadziałał pewna kwestia przypadku, można by powiedzieć trywialna, czyli po prostu wpisanie w wyszukiwarkę IPN-u, no, dostępną dla osób z zewnątrz, hasła stan wyjątkowy. No i tam się okazało, wcześniej oczywiście były znane kryptonimy Horyzont dla jednej z tabel sygnałowych, ale dotychczas nie publikowana do czasu, jak ja podjąłem tę pracę. I ostatecznie się okazywało, że im dalej w las, tym rzeczywiście jest więcej informacji. I ja mogę powiedzieć, że ten wątek poboczny, można powiedzieć, prac, którymi się zajmowałem po 2017 roku, ostatecznie okazało się, że rzeczywiście no już w tym 2023 dzięki Państwa wydawnictwu udało się tą publikację wydać, jest związana między innymi z poszukiwaniem różnych historii dotyczących stanu wyjątkowego. Cieszę się, że jako badacz to życzę każdemu naukowcowi, żeby między innymi się dowiadywał cały czas czegoś przy swoich pracach. W kontekście dokumentacji, no trzeba pamiętać, że próby oczywiście były podejmowane, niszczenia. Odnoszę się również do tego we wstępie. W praktyce, jeżeli chodzi o dokumenty Służby Bezpieczeństwa, możemy mówić, że głównie zachowały się elementy związane z tak zwanym unieruchomieniem łączności, tak? Co nie znaczy, że w innych aspektach tych prac nie było. Po prostu z pewnych względów, być może dotychczas nieznanych, te dokumenty zostały w stopniu najmniejszym zniszczone. No i dokumenty wojskowe. Tu wprost powiem, że rzeczywiście po wstępnych jeszcze rozmowach z panem profesorem Antonim Dudkiem, pan profesor stwierdził i słusznie zakładał, że ta praca będzie niepełna bez podjęcia próby poszukiwania dokumentów wojskowych. I udało się takie dokumenty, one głównie z tych, które ja się zapoznałem, są związane z zarządem pierwszym Sztabu Generalnego. Znajdują się w Wojskowym Biurze Historycznym, Centralnym Archiwum Wojskowym. Kwestia, którą napotkałem, to to, że po prostu te dokumenty musiały być odtajniane. Na mój wniosek były od lutego 2021 roku odtajniane. Jeżeli chodzi o niszczenie dokumentów wojskowych, nazwijmy to, tutaj inne mechanizmy zadziałały. Zdecydowana większość tych dokumentów była w gestii wojska do 2000 roku. Później część niestety z nich no, została zniszczona. Wydaje się, że tak jak kwestia Służby Bezpieczeństwa i tych dokumentów, które tam były niszczone systemowo, tak wojsko rzeczywiście przechowywało te dokumenty, ale z kolei no, właśnie do 2020 roku one były niejawne. Dlatego jak się pojawił badacz w mojej skromnej osobie, no to okazało się, że CAF jest w stanie spokojnie te dokumenty odtajnić i można było z nich korzystać. Zachęcam zresztą do korzystania.
z tego archiwum, bo objętość książki też nie pozwalała, żeby wszystkie dokumenty, które tam są, tutaj zawrzeć w takiej formie, jakiej są. No, ta monografia musiała spełniać też walory pracy naukowej, więc po prostu do tego zachęcam. Tamte dokumenty się znajdują. Część z nich, powtórzę, no niestety była zniszczona. Wydaje się, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że niektóre dokumenty Służby Bezpieczeństwa ujawniłem, że były wykorzystywane również później przy przekształcaniu WSW w jednostki policji. Napotkałem jedną komendę rejonową policji, która korzystała z tych dokumentów, no bo no dalej tak ta ustawa obowiązywała i również wydaje mi się, że w kontekście wojska te dokumenty dalej mogły być wykorzystywane. Oczywiście już w określonym, bardzo niewielkim zakresie. Jeszcze nim przejdziemy do tej historii z Czesławem Kiszczakiem, o której pan mówił, zapytam o mapkę, która jest widoczna na okładce. No nie jest to przypadkowa mapa. Skąd ona jest? Co ona oznacza? Czego dotyczy? To znaczy zdjęcie to zrobiłem osobiście, tak, w archiwum i po uzyskaniu zgody WBH CAW-u zostało ono zamieszczone. Zastanawialiśmy oczywiście się w procesie wydawniczym nad zawarciem tutaj większej ilości map. Być może kiedyś dojdzie jeszcze do powtórzenia takiego tematu albo zostanie to wykorzystane w innych badaniach. Natomiast dokumenty wojskowe, które zostały ujawnione w archiwach, zawierają w sobie w praktyce bardzo szczegółowe opracowanie. Bardzo podobne, nie ukrywam, do tego, które zostało wprowadzone w grudniu 1981 roku. Zmiany, które są pomiędzy planami wojskowymi z wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku, a tym, co generalnie powstało w roku 1987, związane są z różnego rodzaju reorganizacjami Sił Zbrojnych PRL-u. Pamiętamy, czy orientujemy się, że pod koniec lat 80. no siły zbrojne z racji przede wszystkim problemów finansowych, innego troszkę podejścia, część jednostek już była likwidowana, część była w stan, nazwijmy to, rezerwy przenoszona, więc tutaj pojawiły się różnego rodzaju korekty tego planu. Natomiast one są związane z całym plikiem dokumentów, wieloma teczkami. Ja powołuję się tutaj w tej książce na, jak dobrze pamiętam, 28 jednostek zespołu archiwalnego WBH CAW-u. Jest ich więcej. One są związane z czymś, co w planach występowało jako przeprowadzenie operacji kryptonim Kraj. I trzeba pamiętać, że to też są dokumenty, które w pewnym sensie ten kryptonim Kraj, on się przewija zresztą przez wiele dokumentów proweniencji wojskowej, począwszy od ćwiczeń jeszcze wcześniejszych niż Kraj 73, Kraj 78 i tak dalej, czyli tych ćwiczeń nakierowanych, nazwijmy to, na działania w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego z użyciem broni masowego rażenia. No i ostatecznie w 87 roku również zdecydowano się na ten kryptonim. Wręcz w dokumentach, które się pojawiają w sierpniu 88, czyli kiedy pojawiła się druga, taka najważniejszy rzut dokumentów wojskowych, bardzo szybko tworzonych w praktycznie wszystkich jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych PRL w dniach szczególnie 23-24 sierpnia 88 roku. Część z nich jest opisana jako ćwiczenia kryptonim Kraj. Ja również odnoszę się do tego w publikacji, ponieważ no, doświadczenie wskazuje, że to ćwiczenie było po prostu, to słowo ćwiczenie, ja je wręcz daję w nawias, było po prostu elementem na tamten czas no, pewnego uniknięcia, tak, wyjścia z tymi dokumentami. One, jeżeli były zarejestrowane, to były na przykład zarejestrowane jako rozkaz bojowy, numer na przykład 01 łamane na S, wyj, tak, na łamane na 88. Więc no, to i tak wskazywało na stan wyjątkowy.
I trzeba pamiętać no, o jeszcze jednej kwestii, do niej też odnosili się, można powiedzieć, no, przywódcy PRL-u i ostatnio też jeszcze pan dr Piotr Brzeziński zwrócił mi uwagę na jeden dokument, ale stan wojenny z grudnia 1981 roku z punktu widzenia teorii stanów nadzwyczajnych ewidentnie spełniał wymogi stanu wyjątkowego. Tak, my wiemy, skąd się wzięła nazwa stanu wojennego, to, że w ówczesnym prawie były dwie formy tego stanu wojennego, no i zastosowano tą, która związana była z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, ale w praktyce, ponieważ wiązała się z rygorami, które my nawet z dzisiejszej ustawy z 2002 roku znamy pewne rozwiązania, wydaje się, że to też był stan wyjątkowy, inaczej się nazywał, tak? Ale no, później rzeczywiście mieliśmy te rozwiązania, które pozwalam sobie opisać w tej publikacji. No, związane są już, powtórzę, z tym działaniem, które mieliśmy na podstawie zupełnie nowej ustawy i przy zupełnie nowych aspektach prawnych. Używam tam takiego zdania, które również wydaje mi się trafne. W mojej opinii, że ponieważ publikacja i same te przygotowania kończą się, można powiedzieć, wraz z końcem PRL-u, że ostatecznie PRL zniknął, tak, i ta nazwa, w sytuacji, kiedy władza publiczna, system, reżim, jakbyśmy je nazywali, doprowadziła sposób hipotetyczny przeciwstawienia się jakimś poważnym zagrożeniom dla ustroju do naprawdę bardzo rozbudowanego systemu. Bo to, co hipotetycznie wydarzyłoby się w 88, być może roku, czy 89, związane było z, można powiedzieć, udoskonaleniem, w cudzysłowie, tego, co się wydarzyło w grudniu 81. Mieliśmy określony stan prawny, ustawę, z jednym nawet wówczas aktem wykonawczym, wcześniej jeszcze uchwalonym, mieliśmy rozpisane wszelkie dokumenty. Wiele z tych dokumentów, na które miałem okazję się zapoznać, powołuje się na doświadczenia z 81 roku. No i ostatecznie chociażby w tych dokumentach wojskowych mamy bardzo szczegółowo rozpisane przemarsze hipotetyczne jednostek wojskowych. Te wszystkie dokumenty wojskowe są zresztą bardzo specyficzne. Jeden ostatnio opisywałem w przeglądzie archiwalnym IPN. To są dokumenty, które no, niekiedy są niełatwe dla badacza. Zawierają wiele skrótów, bardzo są szczegółowe trasy przemarszu chociażby jednostek wojskowych. To są linie rozgraniczenia różnego rodzaju, linie wyrównania kolumn wojskowych i tak dalej, masa schematów. No, cieszę się, że się zachowały, tak? Bo to daje, ja powtórzę, nie jestem w stanie i nie byłem w stanie wyczerpać tematu. Mam nadzieję, że będziemy w stanie wrócić jeszcze do tego i jeżeli ta publikacja wywoła dyskusję w tym zakresie, to ja jako z punktu widzenia nauki będę po prostu zadowolony. Panie Piotrze, czy dużo osób było potrzebnych, żeby taki stan wyjątkowy po prostu zaplanować? Już nie mówię o wprowadzeniu, bo to się na szczęście już w 88 roku nie udało, ale ile osób nad takimi planami musi pracować i w jakich to rygorach tajności się robi? Obliczałem, bo odnoszę się do tej kwestii w publikacji. Pomimo tego, że oczywiście w dokumentacji służbowej, która się pojawia, zarówno resortu spraw wewnętrznych, jak i wojskowej, no są adnotacje polecenia o utrzymywaniu całości działań Służby Bezpieczeństwa chociażby, no i czegoś, co nazywano w wojsku ćwiczenia kryptonim Kraj, w tajemnicy. Pojawiają się listy na przykład w wojsku oficerów, którzy zapoznali się z planami, a jeżeli chodzi o dokumenty na przykład Służby Bezpieczeństwa, no jesteśmy w stanie, powiedzmy, wskazać, ile osób hipotetycznie było w nich zaangażowanych. Ja osobiście oceniam to na około 2 lub 3 tysiące funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy tworzyli te dokumenty. Z kwerendy, którą zrobiłem, jak dobrze teraz kojarzę, ujawniłem dokumenty dotyczące Służby Bezpieczeństwa z 16
WSW oraz oczywiście z centrali. Jestem przekonany, że były we wszystkich 49. Jeżeli chodzi o siły zbrojne, możemy mówić spokojnie, ponieważ to ćwiczenie Kryptonim Kraj, w mojej ocenie zawsze powtarzane w cudzysłowie czy w nawiasie, również na pewno powodowało zaangażowanie kilku tysięcy żołnierzy sztabowych do tego. W każdym okręgu wojskowym, wszystkie trzy, które wówczas mieliśmy, oraz we wszystkich wielkich jednostkach tak zwanych, czyli w każda dywizja byłaby zaangażowana, wszystkie, które mieliśmy, zdecydowana większość brygad samodzielnych, zdecydowana większość Wojsk Obrony Wewnętrznej, więc wydaje się, że co najmniej 5-6 tysięcy, 7 może tysięcy osób było zaangażowanych w tworzenie tych dokumentów. Odnoszę się do tego, ale w kontekście wykorzystania sił i środków, jeżeli chodzi o resort spraw wewnętrznych, wydaje się, że byłoby to bardzo podobne zaangażowanie do grudnia 81. Natomiast jeżeli chodzi o siły wojskowe, z tych zestawień, które mamy, ale mamy Pomorski i Śląski Okręg Wojskowy, nie mamy Warszawskiego, ale no wstępnie to obliczałem na 62,5 tysiąca żołnierzy do bardzo podobnych zadań, które wojsko było wykorzystywane w grudniu 81. Odrębne plany, odrębne kryptonimy, różne kryptonimy czy tabele sygnałowe zostały jeszcze tworzone dodatkowo dla Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych. I odnoszę się również do tego, chciałbym, żeby rzeczywiście pojawiły się takie dokumenty. Mnie nie udało się ich ujawnić, jeżeli chodzi o wywiad i kontrwywiad wojskowy. Jeżeli chodzi o WOP, to są nieliczne dokumenty. Nadwiślańskie jednostki wojskowe też są nieliczne. Także no, możemy mówić o powtórce stanu wojennego, tak, w kontekście zaangażowania sił i środków i podobnych rozwiązań. No dobrze. Mówimy o pewnej operacji wojskowej, o pewnej operacji o charakterze też, w którą są też zaangażowane służby cywilne, czy też bezpieka, jak zwał, tak zwał, dostosowując do tego kresu. No ale tak, mamy do czynienia z krajem, którym był ten schyłkowy PRL, który już był złamany pierwszym stanem wojennym. Nieprecyzyjne słownictwo oczywiście, nienaukowe. Używam pewnej takiej formuły publicystycznej. Po dosyć dużej emigracji, po dosyć dużym infiltracji też społeczeństwa, przywoływał pan tutaj badania profesora Antoniego Dudka, no to ja pamiętam jego taką statystykę przytoczoną w książce Reglamentowana rewolucja, czyli okresie około lat 85-86, gdzie on tam podaje liczbę osobowych źródeł informacji, które współpracują z organami Służby Bezpieczeństwa, no to była liczba podobna, o ile nie większa, do okresu stalinowskiego, więc ogromne zaangażowanie osobowych źródeł informacji, dosyć duża emigracja, tak zwana Solidarność pierwsza już nie istnieje, jest rozbita, no to jaki jest cel, znaczy można byłoby mniemać, że oczywiście jako pewnego rodzaju pałka natury argumentacyjnej w rozmowach z Solidarnością może się przydać jako straszak, to jaki cel jest wdrażania drugiego stanu wyjątkowego po tym, który się odbył i który no, dosyć mocno nadwątlił siły takie niepodległościowe w ówczesnym PRL-u? Drodzy Państwo, no wydaje się, że ewidentnie ten schyłek PRL-u liczony tak bardzo wstępnie, nie wiem, od powiedzmy 86 roku, w okresie, w którym ja tutaj jakby się głównie koncentrowałem. Oczywiście zgadzam się, to była inna Solidarność, inne było też zagrożenie z tej strony, ale chciałbym poruszyć taki element, że pierwsze dokumenty, które tutaj nam się pojawiają, chociażby wojskowe, to jest kwiecień 87 roku, takie podstawowe dokumenty. Jeszcze jedną taką dygresję, że znowuż wracając do ustawy z grudnia 83 o stanie wyjątkowym, powtórzę, w sytuacji, w której ona również zawiera pewne działania na przykład klęskę żywiołową,
prace nad stanem wyjątkowym w mojej ocenie nie były prowadzone. Ja nie spotkałem się z dokumentami, chociaż te na przykład listy internowanych jeszcze po 83, po zakończeniu stanu wojennego były prowadzone, więc były ćwiczenia różnego rodzaju, ale podstawowe, stąd między innymi te daty też, wie pan, się pojawiają 87-89. Ja chyba z 4 lata temu, występując nomen omen na tej sali, na takiej konferencji, to jeszcze używałem dat 88-89, bo wtedy jeszcze nie znałem tych dokumentów wojskowych. I ten artykuł zresztą się pojawił teraz w tej książce Kryzys Partii i Partia w Kryzysie. Natomiast rzeczywiście kwiecień 87, nie wiemy, kiedy te prace się zaczęły. Wydaje się, doświadczenie to podpowiada, że zaczęły się gdzieś na jesieni 86. Można by się zapytać, a cóż się wtedy wydarzyło? Słynna książka na przykład, znowuż wielokrotnie dzisiaj przywoływanego, pana profesora Dudka i pana Tomasza Marszałkowskiego, jak dobrze kojarzę, o demonstracjach w PRL-u. Bodajże za 86 rok żadnego wydarzenia godnego opisu nie przewiduje. Mamy katastrofę w Czernobylu, która teoretycznie mogłaby się zakończyć wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, a jak wiemy, też się pojawiła zresztą ostatnio w IPN-ie ciekawa publikacja, nie było to rozważane. I teraz przyjmując jesień 86, to możemy sobie zadać pytanie. Mamy oczywiście plenum partii, mamy prawdopodobnie kwestię zdania sobie sprawy z różnego rodzaju wydarzeń politycznych, które chyba nie odniosą pozytywnego skutku i jednocześnie chyba świadomość postępującego kryzysu gospodarczego. Pojawia się oczywiście w tym wszystkim i w tym kontekście, który tutaj operujemy, wydarzenia ze Związku Radzieckiego. Nie możemy od nich tutaj odejść, ale wydaje się, że rzeczywiście ten przełom 86 i 87 roku sprowadza się do tego, że podjęto takie działania. Ja osobiście je typuję, że one były związane właśnie między innymi ze zjazdem partii na jesieni 86. I później mamy, muszę się Państwu przyznać, mamy takie dokumenty, również resort spraw wewnętrznych się bierze, można powiedzieć tak, za te plany kwiecień i je tak wstępnie kończy do czerwca 87 roku. Później następuje pewna przerwa. Później, jak pan redaktor pozwoli, to już przejdę do tej decyzji też generała Kiszczaka. Ona jest procedowana dalej. My już w tych wszystkich publikacjach, które mieliśmy dotychczas, znamy tą formę z kwietnia 88 roku. Ale ona miała wersję wcześniejszą, taką, która się pojawiła w styczniu 88 roku. I okazuje się, że ja też również typuję, że nie było to związane chociażby ze słynną podwyżką cen z lutego 88. Tam były odrębne przygotowania resortu spraw wewnętrznych, gdyby pojawiły się jakieś zamieszki, ale decyzja na spokojnie sobie, ta wersja pierwsza decyzji Kiszczaka, powtórzę, ze stycznia 88, jest sobie procedowana. Terminy, jakie są w niej ujęte, to na czerwiec, powiedzmy, 88 roku, więc wydaje się, że nie było to związane z podwyżkami z lutego. No i kwestia, która się nagle pojawiła, to jest jednak ta rzeczywiście pierwsza fala strajkowa, tak, którą mamy. Wydaje się, że to było jakimś impulsem. Ja się tam zastanawiam. Nie jesteśmy w stanie już ani z panem generałem Jaruzelskim, ani generałem Kiszczakiem porozmawiać o tym. Niezależnie od wszystkiego, oni kiedyś byli rozpytywani na ten temat w 99, jak się UOP jeszcze ujawnił pewne dokumenty. W mojej ocenie twierdzili, że o niczym nie wiedzieli, więc być może dalej by była ta narracja. Ale wracając do tego kwietnia 88, to pojawia się bardzo wyraźne przyspieszenie w tamtym okresie, łącznie z tym, że jak się okazuje, pojawiały się błędy w ostatecznej formie tej decyzji wydanej 29 kwietnia, bo tam autorzy zaczęli przesuwać pewne punkty w stosunku do wersji wcześniejszej, nie dopilnowali pewnych kwestii, więc to pokazuje pewien pośpiech, który się pojawił. Tak? No i później mamy już taką bardzo poważną falę w praktyce od 1 maja
1988 roku, tworzenia dokumentów na szczeblu centralnym i wydania konkretnych poleceń do poszczególnych WSW. I później tak powiedzmy od 25 maja 1988 roku, kiedy była przekazana, ja do tego daję dużą wagę, czyli przekazanie tabeli sygnałów kryptonim Horyzont. Bardzo podobne i porównuję zresztą na stronach książki obie te tabele, czyli tabelę no najbardziej znaną, czyli kryptonim synchronizacja. Tabela kryptonim Horyzont na niej bazowała, ci sami ludzie ją robili. Część kryptonimów zmieniono, część dodano, bazując na doświadczeniach z grudnia 81. I to ostatecznie powoduje, że na przykład cały czerwiec w praktyce 88 roku przez wszystkie WSW jest poświęcony tworzeniu różnego rodzaju dokumentów. Później mamy chwilkę taką oddechu, trzeba pamiętać wizyta Gorbaczowa, lipiec 88. No i później mamy drugą falę strajkową, która powoduje no już można powiedzieć od 15 sierpnia pewne zamieszanie. I tak jak wspomniałem, 22 sierpnia pojawiają się pierwsze dokumenty do ćwiczenia kraj. 23, 24, 25 sierpnia to jest lawinowe tworzenie dokumentów w siłach zbrojnych. Łącznie z takim dokumentem, który tu przytaczam w całości, stworzonym w Głównym Zarządzie Politycznym Wojska Polskiego. Wydaje się, że w dniach 30 lub 31 sierpnia, on nie ma określonej daty, ale no zaczyna się po prostu od, jego tytuł brzmi zresztą, dlaczego wprowadzono stan wyjątkowy i jak dobrze kojarzę i na czym on polega. No i tam zaczyna się od w dniu. Mamy fragment wykropkowany na wpisanie daty. Rada Państwa wprowadziła stan wyjątkowy. No i później mamy kilka stron tekstu propagandowego, tak, tłumaczącego hipotetycznie żołnierzom, dlaczego ten stan wyjątkowy wprowadzono. W mojej ocenie ciekawy dokument, tutaj w całości go przytaczam. I później trzeba pamiętać, cały czas mamy, tak, mamy końcówkę sierpnia 88, no spotkania wiadome, tak, generała Kiszczaka. I resort spraw wewnętrznych w mojej ocenie gdzieś 2 września głęboko się już zastanawia nad tymi przygotowaniami. Powtórzę, niekiedy ciężko jest je rozróżnić od rutynowych przygotowań, ale tutaj ta końcówka sierpnia 88 wydaje się, że wtedy było najbliżej. Ja użyję takiego sformułowania, bardzo być może też publicystycznego, ale na takie się zdecyduję. I rzeczywiście później, co ciekawe, dokumenty z wojska zebrane na początku września, zarejestrowane dopiero oficjalnie po 12 września 88 roku. I później te przygotowania dalej trwają. Więc no, wydaje się, że fale strajkowe z 88 no, rzeczywiście mogły spowodować stres u rządzących, nazwijmy to. I również wysnuwam taką hipotezę, że szczególnie tutaj do nawet 89 roku, że no, trzeba pamiętać o sytuacji budżetowej państwa, dramatycznej. Nie można byłoby wykluczyć, że w sytuacji, nie wiem, kompletnego krachu finansów publicznych czy jakiegoś znacznego wzrostu niepokoju społecznych, mówiąc delikatnie, władza by się decydowała na różnego rodzaju rozwiązania. No i później oczywiście wysuwa się hipoteza, którą też tu właśnie parę lat temu w tej sali pan profesor Paczkowski się do tego odnosił, pan profesor Dudek również, że nie można wykluczyć, że te prace, które były w 89 roku prowadzone, tak naprawdę również ze wzrostem pewnym pod koniec marca czynności wykonywanych 89, również były wykonywane w celu, nazwijmy to, wzmocnienia resortu, czy wzmocnienia aparatu władzy, czy próby przekazania temu aparatowi, że władza czuwa i jakby coś to będzie reagowała. Bo tutaj mamy dokumenty na przykład z kwietnia, już po zakończeniu Okrągłego Stołu, dokumenty z kwietnia 89 roku, zapotrzebowania z różnych wydziałów w niektórych WSW, odpowiedzi, że do grupy, która na przykład konkretny ośrodek łączności zablokuje, mamy podane konkretne samochody, jakie były, oficerów, funkcjonariuszy, skład grupy i tak dalej. Te przygotowania trwały, można powiedzieć, do samego
końca. Najbardziej znanym efektem jest jeszcze te dokumenty przytoczone też w pracach IPN-u z czerwca 1989 roku, kiedy pojawiła się w przestrzeni publicznej jedna z właśnie list osób przeznaczonych do internowania i list osób do rozmowy ostrzegawczej. Tak? No i też się do tego odnoszę, wydaje mi w kontekście przepisów, które jeszcze generał Kiszczak wprowadził pod koniec sierpnia odnośnie internowania. Odnoszę się do tego. Sama publikacja, jej celem było to, żeby usystematyzować wiedzę na ten temat, podać pewne nowe fakty. Ich przykładem jest na przykład dotarcie do dokumentów wojskowych i po trzecie podjęcie próby interpretacji pewnych zdarzeń, ale tutaj ja liczę po prostu na środowisko naukowe, na środowisko historyków. Z dużą pokorą podchodzę do tego, co jest w tej publikacji zawarte i do efektu swoich badań. Mam nadzieję, że pojawią się jeszcze elementy, które rozszerzą naszą wiedzę po prostu. Pan doktor tutaj bardzo szczegółowo mówił w zasadzie treść książki. Zachęcił też do dyskusji i recenzji. Na to zawsze liczymy, na gorącą dyskusję wobec publikacji wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej, bo to jest ważne. Ważny jest zawsze ferment i dyskusja. Pozwolę sobie wrócić do takich dwóch hipotez, które mi przychodzą do głowy. To znaczy jedna hipoteza, która wiąże się konkretnie z osobami dwóch znaczących i wojskowych, i polityków zarazem w jednym. Mam tutaj na myśli generała Czesława Kiszczaka, który jest szefem MSW od końca lat 90. do końca PRL-u, no i Wojciecha Jaruzelskiego. I teraz pytanie jest takie, na ile partia, która generalnie miała być kontrolerem tak wojska, jak i służb zbrojnego ramienia partii, no na ile nie staje się jednym z elementów władzy. Dlaczego o tym mówię? Pamiętam taką wypowiedź, relacja mówiona profesora Jerzego Wiatra, umieszczona w takim reportażu, znaczy nie w reportażu, bo taki cykl programów, zresztą bardzo dobrych, proszę Państwa, do wygooglowania na YouTubie pod redakcją Roberta Walędziaka za kulisami PRL-u. I tam była taka obszerna wypowiedź Jerzego Wiatra, właśnie z tego okresu późnych lat 80., że on gdzieś tam się przemieszczał, już po stanie chyba wojennym, ale wiózł go jakiś właśnie żołnierz. I on wtedy sobie uświadamia w trakcie rozmowy z tym żołnierzem, na jakieś spotkanie partyjne jedzie, jak bardzo właśnie stan wojenny, także Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, wszystkie te rygory, które wiążą się ze stanem wojennym, zabiły partię tak naprawdę, zabiły jakąkolwiek dyskusję wewnątrzpartyjną, że to wojsko, można powiedzieć, bardzo negatywnie wpłynęło, mówi to Jerzy Wiatr z perspektywy członka, ważnego członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I teraz pytanie drugie, które się jeszcze wiąże z tym. Znaczy to jest taka pierwsza scenka, bym powiedział. To nie jest tylko pytanie, tylko taka hipoteza robocza. A druga jest taka, a może te wszystkie plany, chodzi mi o ten właśnie stopień realizmu, który jest pan w stanie ocenić, służyły też po to, żeby to działało dwukierunkowo. To znaczy, a nawet trzykierunkowo. W jednym sensie politycznie na opozycję, pewnego rodzaju straszaka, no bo powiedzmy spośród 5000 czy nawet więcej osób, które pan wymienia, które te plany znają, jakieś przecieki mogły nastąpić. Przecieki, które mogą być przeciekami często kontrolowanymi jako straszak. A z drugiej strony, sojusznicy się dowiedzą, ówcześni sojusznicy to jeszcze ZSRR, że my tu partia czuwamy nad sytuacją i w każdej chwili możemy zadziałać. No, ale sprawa też działa w drugą stronę, bo to jest też sygnał wysłany do Zachodu, ówczesnego wroga, czyli Amerykanów. Uważajcie, bo my w każdej chwili możemy wrócić do rozwiązania siłowego. Kilka kwestii pan podniósł, postaram się do nich odnieść. Ja sobie teraz przypominam też takie chyba wypowiedź, jak widać, jednego też z głównych bohaterów naszego spotkania, czyli pana profesora Dudka, ale jeżeli dobrze kojarzę, to na którejś z konferencji on powiedział, że po grudniu 81 partia
podniosła się na kolana, tak, z sytuacji leżącej, ale to było pozycja na kolanach, ale przed resortem spraw wewnętrznych i przed wojskowymi, tak? Czyli tutaj ewidentnie, i to są chyba słowa bardzo trafne, tak? I to w kontekście do końcówki PRL-u tak to mogło wyglądać. Tu też moglibyśmy godzinami dawać przykłady osób, które generał Jaruzelski wprowadził do struktur władzy i jak to wyglądało, więc partia tej dekady, powiedzmy ostatniej dekady, no tak, PRL i ostatniej dekady PZPR, ciekawie w mojej ocenie też opisana, chociażby w pracy pana doktora Gasztolda, to ewidentnie, tak jak mówimy, że Solidarność nie była tą Solidarnością w 88, nie była tą samą siłą, powiedzmy, we wrześniu 80 roku, wydaje się, że no partia też, chociaż trzeba pamiętać, że jednak no miała swoją siłę, to jest dalej ponad 2 miliony członków. Ten szybki rozpad, ta atrofia PZPR-u w końcówce PRL-u też chyba wynikał z innych czynników. Przede wszystkim chyba tego, że rządzący już zaczęli mieć inną koncepcję na swoje po prostu funkcjonowanie. Teraz jeżeli chodzi o te plany jeszcze wprowadzenia tutaj stanu wyjątkowego, to ja ewidentnie uważam, odnoszę się również w jednym przypadku z maja 89 roku, kiedy mamy też relację jedną. Osobiście uważam, że rzeczywiście przecieki w sposób kontrolowany mogły być szczególnie po zakończeniu Okrągłego Stołu przekazywane, ale no najbardziej skrajnym chyba przykładem różnego rodzaju takich zachowań jest sytuacja po wyborach czerwcowych, tak, 89 roku, gdzie wielu autorów to opisuje, gdzie mieliśmy przecież straszenie buntem jakichś tam oficerów, tak, gdzie mieliśmy różnego rodzaju kwestie wykorzystywane w mojej ocenie resorty siłowe przez tą władzę, która no twierdzi, że akurat w tym momencie może dojść do sytuacji, że ci ludzie nie będą, ja teraz bardzo skracam, ale że no nie będą usłuchali poleceń, nazwijmy to, na przykład pana generała Jaruzelskiego, co wydaje się, że było po prostu techniką negocjacyjną. I tak jak odnoszę się do tego, rzeczywiście porównując troszeczkę te dwie sytuacje, czyli przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w 81, to w mojej ocenie też się pojawiały dwie równoległe rzeczywistości, bo też mieliśmy różnego rodzaju spotkania, tak, u kardynała Glempa, mieliśmy różnego rodzaju spotkania i z Lechem Wałęsą i tak dalej, ale trochę mam po zapoznaniu się jeszcze z tymi dokumentami, z różnymi wspomnieniami czy pracami innych badaczy, to mam przekonanie takie, że tam ta kwestia tej równoległości polegała w ten sposób, że z założenia władza przewidywała rozwiązania siłowe, a te rozmowy miały trochę to kamuflować, bo tam jeszcze jak dojdziemy do października czy listopada 81 roku, to mamy różnego rodzaju, czy uchwałę sejmową, różnego rodzaju projekty aktów normatywnych, które dopiero miały przyznać jakieś uprawnienia rządzącym, a ostatecznie wiadomo, że no, skończyło się to 13 grudnia. Tak tutaj, w ramach zapoznawania się z tymi dokumentami, jednocześnie rzeczywiście publikacja, stwierdziłem, że byłaby niepełna, gdybyśmy tego nie odnosili do równoległych wydarzeń. Wydaje mi się, że troszkę było odwrotnie, czyli rozmowy były prowadzone. Jakkolwiek byśmy nie oceniali, to wydaje się, że generałowie Jaruzelski i Kiszczak, ja tylko wysnuwam taką hipotezę, nieweryfikowalną dzisiaj już, że rzeczywiście, no wyobraźmy sobie, powtórne skorzystanie przez nich na przykład w sierpniu 88 roku ze stanu wyjątkowego, wyobraźmy sobie przerwanie jakichś rozmów, znowuż kolejne przemówienie generała Jaruzelskiego, starszego
starszego o parę lat raptem, tak? Więc wydaje się to, szczególnie jeszcze w perspektywie no, wyborów czerwcowych 89, takie trochę jakby fantastyczne. I ja mam wrażenie, że rządzący też jakby no, mieli tego świadomość i później to miękkie trochę lądowanie w 89 czy w 90 roku powiedzmy generała Jaruzelskiego jako prezydenta, tak, PRL-u, a generała Kiszczaka jako wicepremiera przecież i ministra, no nie byłoby realne, gdyby oni skorzystali z rozwiązań nadzwyczajnych, nie wiem, przed czy w trakcie już Okrągłego Stołu. No to wydaje się takie troszkę logiczne, powtórzę, nieweryfikowalne dzisiaj. I mam wrażenie, wracając do tych dwóch również takich rzeczywistości, że sytuacja była odwrotna niż w 81, czyli rozmowy były tym głównym mimo wszystko aspektem. Wiadomo było, że zmiany nie tylko dojdą w Polsce, tak, do skutku. Mimo wszystko coś, co najbardziej różni 81 rok i 88 czy 9, no to jest jednak osoba Gorbaczowa, tak, trzeba pamiętać. I w tym kontekście wydaje się, że ta prowadzenie tych planów było jednak wersją bardzo rezerwową, a w mojej ocenie w trakcie czy po Okrągłym Stole miało to właśnie służyć jako trochę straszak przy być może kontrolowanym wycieku lub właśnie miało konsolidować obóz władzy, tak? Tu trzeba pamiętać, że jednak no, część tych oficerów zarówno w resorcie spraw wewnętrznych, jak i być może w siłach zbrojnych PRL-u, być może no, gdzieś tam jeszcze wierzyła w stare rozwiązania. Więc tutaj ja bym poszedł w tym kierunku. No i cóż, ja osobiście jako no pamiętający, wprawdzie jako nastolatek, ale pamiętający jednak wybory czerwcowe 89 roku i jakiś taki społeczny aplauz do w ogóle tego wydarzenia, mogę się tylko cieszyć, że to, co tutaj jest opisane w książce, to są rzeczy, które się toczyły, ale się nie wydarzyły. No i chyba taką kropką nad i była wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych ówczesnego, George'a Busha seniora, który przyleciał do Polski 9 lipca 1989 roku z trzydniową wizytą, bo ten argument jeszcze, panie doktorze, jak pan pewnie pamięta, wie oczywiście, był używany w wprowadzeniu stanu wyjątkowego, ewentualnie w jakimś formacie w wojsku, w momencie, kiedy Zgromadzenie Narodowe, czyli wyłoniony wówczas Sejm i Senat, nie wybierze generała Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. I to jest taka ciekawa sytuacja, że puentą tych wszystkich wydarzeń jest przylot właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha seniora, który udziela de facto poparcia dla Wojciecha Jaruzelskiego, co wydawało się szokujące dla części chociażby parlamentarzystów OKP, czyli wyłonionych z NSZZ Solidarność ze związku, no ale okazuje się, że było drugie dno, o czym nie pamiętamy, bo my przyjmujemy upadek systemu komunistycznego w Polsce, czy w ogóle tego wszystkiego, co się z ową niesuwerennością wiązało za czerwiec 89 roku. Pomijając w ogóle fakt, czy te wybory były wolne, czy nie były wolne, no nie były, no bo były w jakiś sposób no, sterowane, znaczy miała być wyłoniona inna grupa niż się wyłoniła w zasadzie, ale de facto my tą datę przyjmujemy jako oczywistą. Z punktu widzenia istnienia ówczesnego ZSRR to nie było oczywiste, bo ten system jeszcze trwa ponad dwa lata do końca grudnia 1991 roku, kiedy dopiero właśnie ówczesny sekretarz, ostatni na szczęście dla nas, KPZR Michał Gorbaczow podpisuje jak likwidacyjny ZSRR. I wtedy kończy się ten rodzaj historii, ale wtedy to jeszcze było nieoczywiste i chcąc uspokoić w ogóle region, Polskę, przyjeżdża George Bush, żeby uspokoić owe nastroje.
to jest ciekawa puenta tej opowieści. Ja zachęcam Państwa, zwłaszcza tych, którzy interesują się szeroko rozumianą tematyką i wojskowości, i w ogóle tworzenia planów o stanie wyjątkowym, i rygorów z tym związanych, i w ogóle całego planowania logistyki. Pan doktor to bardzo rzeczowo i kompetentnie w tej książce wyjaśnia i objaśnia. I dla każdego, kto interesuje się w ogóle też ustawodawstwem wyjątkowym, to jest bardzo pożyteczna praca, bardzo ważna. I bardzo dziękuję, że pan doktor to napisał, bo to jest takie uszczegółowienie pewnych tez politycznych. Łatwo się gdyba, trudniej się analizuje pewną rzeczywistość, a pan to bardzo kompetentnie zrobił, za co panu dziękuję. Państwa zachęcam do lektury i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję serdecznie, dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Życzę przyjemnej lektury. Brawa dla autora.